Jeśli chodzi o województwo, region łódzki, tutaj mam na myśli, mówiąc o regionie, mówiąc o stanie wojennym w regionie, mam na myśli Tatry, województwo sielackie, województwo piotrkowskie oraz województwo łódzkie miejskie. Jeśli chodzi o samą akcję Interprogram, to spośród 107 osób wytypowanych w województwie łódzkim do zatrzymania pierwszego dnia zatrzymano 106 osób. Ponadto zatrzymano kilkadziesiąt osób, które odmówiły podpisania tej tak zwanej deklaracji lojalności w czasie tej wspomnianej przeze mnie operacji Tron. Łącznie do końca grudnia 80 roku w województwie łódzkim, małym miejskim województwie łódzkim, internowano ponad 140 osób. Ja może wymienię troszkę kilka nazwisk osób internowanych, o ile tutaj pamiętam, to tutaj z Wielunia byli to Jerzy Teluk, Jadwiga Kłuska i Maciej Trączak. Do internowanych przez Sielackiego również dołączyli między innymi Zenon Barton, Antoni Bartoli, Andrzej Owczarek, Zenon Borowski, Aleksander Kakuła, Jarosław Dytka. To może już nie będę reszty osób wymieniał. W sumie, tak jak wspomniałem, internowano w województwie sierackim 54 osoby. Jeśli chodzi o opór społeczny w związku z prowadzeniem stanu wojennego, może powiem krótko, że wiadomo, Łódź była takim centrum regionu i w Łodzi i 13 grudnia doszło do takiego dość zorganizowanego oporu, a to dzięki temu, że dwaj liderzy tej Solidarności, Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki, uniknęli początkowo zatrzymania przez Służby Bezpieczeństwa. Oni wracali w posiedzeniach Komisji Krajowej w Gdańsku. Wracali w nocy z 12 na 13 do dawnej rady do Łodzi. Dotarli do siedziby zarządu regionu przy ulicy Piotrkowskiej 260, zostali skontrolowani przez oddziały milicji. Z czasem docierali tam też również inni członkowie zarządu. Wtedy to powołano Regionalny Komitet Strajkowy i ogłoszono strajk generalny.